Ta pustynia to niebezpieczne miejsce, pełne ciasnych szczelin i otwartych przestrzeni. Żyją tu stworzenia, zarówno te najmniejsze i te największe. Oto ekosystem. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie ma tutaj życia. Jednak wystarczy spojrzeć na przykład pod kamień, a zobaczymy życie. Karaczany tureckie żyją pod tym kamieniem od lat. Uformowały tutaj kolonie i służą jako pożywienie dla innych stworzeń. Jednak w ciemnych kątach ich wielkiej kolonii kryje się jeden tajemniczy karaczan. Wszystkie wyglądają tak samo, a tylko ten jeden się wyróżnia. Nasz tajemniczy karaczan kryje się w tej jaskini. Wyróżnia go biała barwa. A także bardzo wysmukłe ciało. Co prawda, karaczan w procesie wylinki także jest śnieżno-biały, ale ten jest biały przez cały czas. I inne karaczany przynoszą mu jedzenie. Jest też znacznie większy od reszty. A gdy duży, smukły, biały karaczan się chowa, karaczany, takie jak ten, w procesie wylinki, mają szczęście, bo wszystkie inne biorą je za tego dużego, białego i bardzo smukłego karaczana. A więc służą mu w postaci dawania jedzenia. Prosto do pyska. Wyjdźmy na chwilę spod ziemi. Ten duży korzeń jest tu od dawna. A w dziuplach żyje inny rodzaj stworzenia. Żyją tam larwy, zwane mącznikami, które wyrosną kiedyś na pięknego żuka. Jednak gdy się ściemni, z ukrycia wychodzi drapieżnik szczytowy. O hipnotyzujących wzorach i dobrym wzroku. Gekon lamparci. Drapieżnik szczytowy w tym miejscu. Jego skóra jest wodoodporna. I cała pokryta wypustkami. Na tej pustyni jest mistrzem polowania. A jego bystrym oczom prawie nic nie umknie: od karaczanów do larw mącznika, aż po gekony lamparci. Ta pustynia tętni życiem. Jeśli na początku tego nie widać, jak już mówiłem, wystarczy spojrzeć pod kamień.